Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W tym filmie omówimy sobie dodane w dniu wczorajszym do gry zadania z serii próby, które nazywają się pocztówkowe tournée. Więc ja żadnych innych zadań z serii prób Wam nie omawiałem, gdyż te były no raczej proste i oczywiste. Także te zadania z tego, powiedzmy, te próby, które dostaliśmy teraz, są już trochę bardziej, powiedzmy, nie wiem, skomplikowane. Może nie skomplikowane, ale wymagają znalezienia na mapie konkretnych miejsc, które nie są oznaczone. Ogólnie te miejsca nie są trudne do znalezienia, ale postanowiłem, że mogę właśnie zrobić Wam poradnik, gdzie te miejsca znaleźć. Więc mamy właśnie 5 zadań i mamy pierwsze zadanie. W mieście jest zamaskowany wojownik stworzony ze światem. I mamy opis. Podobno Mega City dysponuje imponującą technologią projekcji. Więc tu to jest akurat proste. Musimy udać się do Mega City i znaleźć zamaskowanego wojownika stworzonego ze światu. I jeżeli dobrze rozumiem, jeśli się nie mylę, musimy przy każdym z tych zadań musimy znaleźć te miejsce, które jest tutaj opisane, i użyć przy tym miejscu emotki. Więc bez zbędnego przedłużania, widzimy się w grze. Więc jesteśmy już w grze, zbliżamy się do Mega City. I wydaje mi się, że w tym momencie może chodzić o tego oto tutaj osobnika. Tego smoka, powiedzmy. A zaraz zobaczymy. Stawmy kolegę. Dobra, chodźmy stąd. Trochę źle wylądowałem. Chociaż... Czekajcie. Dobra, nie, to jest do innego zadania. Znacznik. A zejdźmy na dół. Chyba że chodzi o niego. Tak, chodziło o niego. Wykonaj emotkę wewnątrz hologramu szoguna. No dobra. Okej, mamy pierwsze zadanie wykonane. Raz. Okej, chwila cięcia była. Mamy etap drugi. Te łodzie przywożą towary. Motorówka nie przewiezie dużo towaru, musisz znaleźć coś większego. Więc to jest, znajduje się bardzo niedaleko. Bardzo niedaleko. Bardzo blisko. Więc idziemy tu. W tą stronę. Sobie możemy iść w tą stronę. Tu jest ta wyrzutnia. Panel skokowy. Dobra. Okej. Mamy panel skokowy i musimy znaleźć łodzie przewożące towary. Chyba już domyślacie się, o co chodzi. Chodzi o ten oto tutaj tą łódkę z kontenerami. No, mamy ten i mamy wykonaj emotkę na barce. I mamy kolejny etap zrobiony. Przedmioty. Mamy dalej etap trzeci. Popłyń tam, gdzie woda uzdrawia. Muszę zrobić sobie gorącą kąpiel i poważnie
się nad tym zastanowić. Więc ponownie nie mamy daleko, że mamy ponownie trampoliny i lecimy w tą stronę. Do zaparowanych źródeł. Chodź, mamy wrogów. Okej. Dobra. Bardzo dobry aim z mojej strony. Tutaj. Wejdź. Okej. Szczerze, zapomniałem, że ten karabin, boże, ten pistolet maszynowy miał nawet tak nie najgorszą celność. Ale dobra, chodźmy. Popłyń tam, gdzie jest woda uzdrawia. Więc idziemy tu do zaparowanych źródeł. I wskakujemy do wody. Na przykład do tej. Wykonaj emotkę w gorącym źródle. I teraz mamy już oznaczone te miejsca, więc podchodzimy i robimy remontkę. I mamy etap czwarty. Jest takie drzewo w miejscu, gdzie spotykają się trzy pory roku. No, chodźmy. Jest takie drzewo w miejscu, gdzie spotykają się trzy pory roku. W innych miejscach też są drzewa, ale to jest szczególne. Więc musimy udać się... Już wam powiem gdzie. Musimy udać się do miejsca, gdzie spotykają się trzy pory roku. Więc możecie zauważyć, że mapa jest podzielona na takie właśnie trzy jakby sektory. Jest zimowy, taki bardziej jesienny i zwyczajny. I tu jest właśnie te drzewo. Więc jest to trochę daleko, więc widzimy się po cięciu krótkim. Więc jesteśmy już przy tym miejscu, no i mamy drzewo. Wykonaj emotkę przy drzewie Herald. Więc dla tych, którzy nie wiedzieli, to tutaj właśnie znajduje się drzewo, w którym została tak jakby zamknięta Herald podczas wydarzenia Rozpad. Emotkujemy. No i zadanie wykonane. I mamy etap piąty. W lodowej jaskini szukaj wieży. Lodowe jaskinie najłatwiej znajdziesz tam, gdzie jest mnóstwo śniegu. Więc musimy udać się do lodowej jaskini. A lodowa jaskinia jest o tu. Więc no, widzimy się na miejscu. Więc docieramy już do tego miejsca, do lodowej jaskini, i mamy w niej znaleźć wieżę. Szukać wieży. No i jakby na pewno wiele z was już było w tym miejscu, więc wieże, chodzi o wieżę z... o słynną wieżę zegarową z wykrzywionych wież. No i mamy to, i mamy wykonaj emotkę przy wieży zegarowej. I to jest wszystko. To jest właśnie te wszystkie 5 miejsc. A więc projekcja Shoguna w Mega City, która znajduje się tu. Później udajecie się na barkę, która znajduje się tu. Później udajecie się tutaj do zaparowanych źródeł. Stąd udajecie się tutaj do drzewa Herald.
dokładnie tu. I na koniec udajecie się tu. Tutaj, tu jest wejście do jaskini lodowej i w środku tej jaskini jest wieża zegarowa. I to jest wszystko. Więc widzimy się w lobby. Okej, a więc jesteśmy już w lobby i widzimy, zadań już nie ma, zrobiliśmy je. Żadnej dodatkowej nagrody za nie nie ma. Więc jedynie mamy po prostu to, że dostajemy expa, tak, za każde inne próby. No, a drugie zadanie z prób to jest pokonać dystans między nazwanymi lokacjami. No to raczej trudne nie jest, po prostu musicie biegać pomiędzy nazwanymi lokacjami. Czy jakoś tak. No, do tego są również zadania tygodniowe, aczkolwiek one również nie są trudne. No bo rozwieź różne listy gończe, macie oznaczone miejsca. Kup przedmiot od Dali lub Styksa, też macie ich oznaczonych. Rozpal ogniska, no to wiadomo, traf się w głowę z DMR Kobry również. No i likwiduj graczy przy użyciu broni egzotycznych. Wszystko bardzo proste, klarowne, jasne i nie powinno być żadnych problemów. Więc ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w następnych materiałach. Na razie.